symbolicznie przekazać kluczyki do tej karetki, która dotychczas znajdowała się w rezerwach szpitala, Volkswagen Crafter, który no, powinien i ma dalej służyć. Będzie służył teraz nam wszystkim jako mieszkańcom, ale oczywiście z niego będą korzystać druhny i druhowie z OSP Libiąż Wielki. Jednostka, która jest w wielu rankingach, w wielu statystykach liderem, jeśli chodzi o wyjazdy do akcji, więc trafia w odpowiednie ręce, miejsce. Dotychczas mogliśmy liczyć na pomoc nie tylko tej jednostki, ale wielu strażaków, ochotników podczas trwającej przez te ostatnie dwa lata pandemii. Wykazaliście się, Szanowni Państwo, wielką pracą, zaangażowaniem, odpowiedzialnością i za to w tym miejscu Wam bardzo serdecznie dziękuję. Przekazuję te kluczyki, tak jak powiedziałem, w sposób symboliczny. Mam nadzieję, że będzie Wam ta karetka dobrze służyła, ale też nam, jako mieszkańcom powiatu szanowskiego, żeby tej pomocy przedmedycznej, pierwszej pomocy mogli udzielać też strażacy ochotnicy z OSP Libiąż Wielki. Wiemy, że macie do tego kwalifikacje, wielu z Was te kwalifikacje nabyło i wiemy, że ta pomoc z Waszej strony będzie świadczona także dla nas, dla mieszkańców na najwyższym poziomie. Panie Prezesie, na Pana ręce symbolicznie ten kluczyk przekazuję i życzę, żeby dobrze Wam służyło. Na pewno będzie służyć mieszkańcom. My już od ponad 10 lat mamy w naszej jednostce zespół ratownictwa medycznego, który no, w miarę co roku nam się rozwija, bo i nowy sprzęt zawsze jakiś pozyskujemy i nowych ludzi szkolimy na kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy. Współpracujemy z ratownikami medycznymi. No i właściwie wszystkie w naszym mieście, ale nie tylko, zabezpieczamy też imprezy masowe, udzielamy pierwszej pomocy, wyjeżdżamy też, jeśli jest taka potrzeba, do wypadków ambulansem. No i w miarę możliwości służymy ludziom. No, dowozimy ludzi teraz w tych szczególnych czasach covidowych do szczepień. Wachlarz naszych działań jest bardzo duży. No, w każdym razie mamy ludzi, mamy przeszkolonych i możemy po prostu służyć.